Dzień dobry, witamy Państwa w naszym cyklu Pasieka przy domu. Ja nazywam się Bartosz Wojtaszczyk, jest z nami nasz ekspert Wojtek Konieczny. W poprzednim odcinku omówiliśmy prace związane z standaryzacją, wyrównywaniem siły rodzin pszczelich. Przyszedł czas na kolejny bardzo ważny etap, czyli tak zwane podkarmianie na siłę, podkarmianie pobudzające, podkarmianie na czerw. Nomenklatura jest równa. Natomiast chodzi o jedno i to samo. No, co jest celem karmienia na siłę? Zachęcenie matki pszczelej, stworzenie jej warunków do intensywnego czerwienia, a ten czerw, z tego czerwiu wyklują się, wylęgną się pszczoły, które będą zimowały. Wojtku, może opowiesz nam o najważniejszych zasadach związanych z karmieniem pobudzającym. Jeżeli chodzi o karmienie pobudzające, czy jak ja to mówię, karmienie na siłę, bo chodzi o to, żeby siła rodziny była większa niż dotychczas, to trzeba je zaplanować z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, kiedy nam się mają pszczoły wygryźć. Dlatego, że podanie syropu do rodziny to jest pewien bodziec środowiskowy. To tak jakby stwarzamy złudzenie pożytku. I rodzina pszczela potrzebuje czasu na zareagowanie. Czyli nie spodziewajmy się, że dziś podkarmię i dziś matka wchodzi mi w pełnię czerwienia. To jest cykl kilku dni, żeby matka została przez pszczoły właściwie zmuszona. Dlatego, że złudzenie pożytku sprawia, że pszczoły zaczynają intensywniej karmić matkę i zaczynają ją prowadzić na plastry, które są wolne od. Mają puste komórki, o tak najprościej powiedzieć. Ona wtedy chodzi od komórki do komórki, jak maszyna do szycia strzela jajkami. Składa bardzo dużo jajek. Jak wiesz, są dwie szkoły pobudzania. Tak jest. Pierwsza zakłada podawanie dużych porcji syropu w odstępach powiedzmy 4-5-dniowych, 6-dniowych. A druga szkoła, której ja hołduję, polega na podawaniu mniejszych ilości syropu w odstępach co drugi dzień. Dlaczego przyjmuję tę swoją szkołę za jedynie słuszną? Dlatego, że mieszkam tuż, czy pasiekę mam tuż koło domu. I mogę wieczorem do tych 4 czy 5 uli podejść i co drugi dzień dać im słoik miodu, czy też o właśnie w takiej podkarmiaczce górnej. Podać im około litr syropu, 1 do 1. To znaczy, na litr wody daję kilogram cukru. To jest i tak bardzo dużo. Znaczy, jeżeli połączymy litr wody i kilogram cukru, to uzyskujemy więcej niż litr syropu. To Tak. jest około 1,5 litra syropu. 1,5 litra syropu to już widzicie, że to jest za dużo. Dlatego, że one przy tej ilości zaczną nam odkładać część tego syropu jako zapas zimowy. A mnie o tym, na tym nie zależy. Mnie zależy na tym, żeby one przejadły, że tak powiem, ten pokarm węglowodanowy Wykorzystały na czerw. wykorzystały na czerwienie. W związku z tym daję im litr, a te pół mam już do następnej rodziny. Ja mam, Wojtku, takie doświadczenie ze swojej praktyki. Zawsze robiłem odwrotnie niż ty, czyli wybierałem tą metodę rzadko, a dużo, czyli te 3-4 litry syropu raz na 4-5 dni. Natomiast zauważyłem, być może to były inne błędy, być może kiepska siła rodzin, natomiast zauważyłem, że pszczoły po prostu zalewały gniazdo, nie były w stanie tego przerobić w sensie na czerw i dochodziło do tego, Przekarmienia rodzin. tak, dochodziło do tego, że w momencie tego karmienia właściwego, zimowego, one pobierały mniej niż powinny, bo były już częściowo zalane, tylko no to też odbiło się z pewnością na ilości czerwiu, na późniejszej sile rodzin. No więc tylko potwierdzasz moją tezę, że jedynie słusznym rozwiązaniem jest karmienie co drugi dzień
dając po litrze syropu rzadkiego, czyli 1:1. No przynajmniej w przypadku takich małych, amatorskich pasiek jak nasze. W dużych pasiekach jest to niewykonalne i oni właśnie, tym bardziej, że to często siedziba firmy jest w jednym miejscu, a pasieki są rozrzucone na różnych stanowiskach. Na różnych stanowiskach w odległości 20-30 km od lokalizacji firmy pszczelarskiej, czy pasiecznej. I oni z konieczności muszą takie rozwiązania. Natomiast my, amatorzy... Kto nam zabroni? Kto nam zabroni? Idźmy na rękę pszczołom. Wojtku, jeszcze jedno pytanie. Co prawda domyślam się, że nie ma na nie jednej uniwersalnej odpowiedzi, ale kiedy powinniśmy rozpocząć to karmienie? Od czego zależy termin rozpoczęcia tego karmienia? Kiedy? W moich warunkach ja rozpoczynam karmienie pobudzające mniej więcej około 20 lipca. Już. Wtedy jestem w stanie uzyskać silne rodziny, tak żeby mi ostatnie pszczoły, które wejdą w kłąb zimowy, wylęgły się około 15 września. I to jest 15 września, to już jest ten termin, kiedy powinienem zakończyć dokarmianie na zimę pszczół. Mhm. Czyli zimowe to będę sobie robił we wrześniu, około 10 do 15 powinienem się wyrobić, najwyżej 5 może zacznę, zobaczę jak będzie wyglądała sytuacja. No w każdym razie w pierwszej połowie września zrobię to karmienie zimowe. A teraz podam jakieś 10-12 porcji, czyli przez mniej więcej 3 tygodnie będę karmił pszczoły co drugi dzień niewielkimi porcjami, tak żeby symulować nieduży pożytek rozwojowy, bo to jest nieduży wtedy pożytek rozwojowy. No to przejdźmy do ula. Idźmy. Prezentuję dwa rodzaje podkarmiaczek. Profesjonalną, to jest górna podkarmiaczka gniazdowa i w tej samej funkcji podkarmiaczka domowej roboty, czyli słoik po kompocie, pokrywka podziurkowana gwoździem. Tu mieści się około litr syropu w taki słoik. Jest to bardzo wygodne. Podkarmianie polega po prostu na otwarciu otworu, wstawieniu słoika. Albo podkarmiaczki. Albo podkarmiaczki. Dobrze mieć dwa komplety takich słoików, bo ten wstawiam, a pojutrze przychodzę z drugim pełnym. I zmiana. Ten wyjmuję, a pełny ustawiam. Także to jest bardzo, bardzo wygodny sposób karmienia. W ten sam sposób możemy podawać wiosną wodę, ciepłą wodę, tylko nie w takim słoju. Bierzemy słoiczek mniejszy, wstawiamy, poducha, piją. Nie muszą wylatywać w ten ziąb, żeby przynieść wody, bo woda jest potrzebna do wychowu czerwiu. Więc na razie odkładamy tę, a tutaj, proszę Państwa, ustawiamy profesjonalną, piękną podkarmiaczkę. Ale żeby nam się zmieściła, musimy dać półkorpus. I proszę, i już teraz przychodzimy sobie, nalewamy bez żadnego kontaktu z pszczołami. Podkarmiaczka jest. Warto, Wojtku, dodać, co prawda, no to wszyscy z nas chyba wiedzą, ale trzeba pamiętać o tym, że karmienia dokonujemy kiedy, o jakiej porze dnia? No, oczywiście, że wieczorem, dlatego że jeżeli zrobimy to o tej porze, to pszczoły dostaną sygnał środowiskowy o pożytku. I szukają. I zaczynają fruwać dookoła, pacyfikując całą moją rodzinę. Natomiast jeżeli ja to zrobię około godziny 20, to wnuki już siedzą w domu, żona, córka, zięć również, a pszczoły po zmroku nie fruwają. W związku z tym, jeżeli nawet wyjdzie ich tam 20-30, zrobią dwa kółka przed wylotem i wrócą do gniazda. Mhm. I przez noc zagospodarują ten poddany syrop. Tak jest. A rano zaczną kombinować, skąd ten pożytek? I zaczynają się intensywne loty
zbieraczek w poszukiwaniu źródła pożytku. Jeżeli go znajdą, to dobrze. Jeżeli nie, to przyniosą przynajmniej garstkę pyłku, który jest też bardzo potrzebny, bo pyłek jest pokarmem białkowym dla pszczół. Szczególnie właśnie na etapie intensywnego czerwienia. Na wychów jednej pszczoły żywicielki zużywają pół komórki pyłku. Więc to jest bardzo duże zużycie pokarmu białkowego. A na przykład ile zużywają, no trudno powiedzieć, miodu. Ale pokarmu cukrowego. Tak, węglowodanowego. 1,2 komórki na jedną pszczołę. Zużycie rodziny pokarmu węglowodanowego jest zróżnicowane w poszczególnych miesiącach. Oczywiście największe to jest maj, czerwiec, kiedy wychowywany jest masowo czerw i wówczas średniomiesięczne zużycie miodu czy zapasów zgromadzonych to jest około 25 do 30 kg w ciągu miesiąca. Więc one muszą bardzo dużo zebrać, żebyśmy my mogli odebrać im te 20 kg miodu. No i, no i pamiętajmy też, że pokarm cukrowy jest bardzo łatwo zastąpić. Tak, mamy cukier, mamy inwert, mamy wiele zamienników, natomiast pyłku zastąpić na ten moment chyba się nie da. To znaczy, no, są tam próby z drożdżami, ale, ale to nie jest do końca udane. Zwiększenie intensywności czerwienia przy podawaniu drożdży jest wielokrotnie mniejsze niż w wypadku podawania pyłku. Przy czym znowu, jak mówimy o pyłku, to tak naprawdę pszczoły nie korzystają z pyłku, tylko korzystają z pierzgi. A pierzga to jest co? Przetworzony pyłek. Przetworzony pyłek. Pszczoły ubijają pyłek w komórkach, stwarzając warunki beztlenowe i zalewają cieniuteńką warstwą miodu. Dochodzi tam, to jest jak gdyby taka kolumna do zakiszania. Silos. Silos. Silos do zakiszania. W skali mikro. Dlaczego? Dlatego, że każde ziarno pyłku pokrytej to jest zaranie życia. Rośliny bardzo starannie chronią zawartość ziarna pyłku przed wpływem z zewnętrznych warunków. Każde ziarenko pokryte jest dwoma błonami, tak zwaną egzyną i endyną wewnętrzną. Pszczoły, jeżeli zjedzą takie ziarno pyłku, to nie są w stanie dostać się do zawartości. Dopiero kiedy w komórce pszczelej zadziała kwas mlekowy, on zaczyna nadtrawiać ściany komórkowe pyłku. I w tej formie pyłek już jest dla pszczół dostępny. Dopiero w tej formie. Dlatego jak ktoś kupuje pyłek i chce dać do ciasta, no to ma dobre samopoczucie, ale efektu z tego nie ma. Efekt mizerny, tak. Trzeba kupić pierzgę, która jest, nie wiem, 3 czy 4 razy droższa od pyłku. Sam pyłek, tak samo dla człowieka. I to jakbyśmy ziarna piasku zjedli. A nie da się w jakiś sposób zmodyfikować w skali, że tak powiem, przemysłowej czy laboratoryjnej, nie da się zmodyfikować ziaren pyłku, żeby były przyswajalne dla pszczół? Być może, że tak, ale... Nikomu się to nie opłaca. Nie wiem, no ja takich prób nie znam. Dużo prościej jest pozyskiwać pyłek. No bo to wystarczy tam drut, podłączam prąd, przeciągam, odcinam od... nazwijmy to woszczyny. Ta żądła już nie ma już żądła. Nie groźna. Odcinam komórki, wypukuję, to znaczy później chłodzę, wypukuję, dostaję pierzgę. To jest bardzo proste. Po dzisiejszym odcinku wiemy już wszystko chyba o podkarmianiu na siłę i o innych rzeczach również. Dziękujemy Wojtku za ciekawy wykład. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego cyklu.